Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was w Wiktorii dwójce Hearts of Darkness od Toman Empire. I moi drodzy, ja już tutaj wam muszę powiedzieć, że dawno nie grywałem, bo miałem sobie, znaczy dawno nie grywałem, miałem chyba z 2 czy tam 3 dni bez nagrywania jakiegoś, co dla mnie jest już taką dużą przerwą tak naprawdę. White Peace, o Jezus, jakieś kryzysy i tak dalej, nawet nie pamiętam co tam było dokładnie, bo w sumie zapomniałem, ale fajnie gdyby jak wybuchłaby jakaś wojna. Wiecie, że nasz kraj jest gotowy do wojny, już powoli robimy tak zwane te smakowe powietrze, co my poszliśmy? A, poszliśmy lepszą edukację dla 10% polarity. A, czaję. Potem możemy pójść sobie w to, jakoś stal. Muszę sobie przypomnieć, co robiliśmy. Robiliśmy tutaj, tutaj, tutaj. Jakieś wojsko też się przyda na pewno. Colonial Prestige, no już nic nie dostajemy z Colonial Prestige'u. Ale widzę, że aż przemysł się rozwija. Jesteśmy już blisko dostania 1000 punktów. A koło 1000 punktów będzie oczywiście działo się coś niesamowitego. Gdyż po prostu będziemy mieli 1000. Będziemy mieli pierwszy 1000, którego nie ukradliśmy i nic złego nie zrobiliśmy. Kto to wybuchł? Komuniści, Austro-Hungary. Pozbędą się szybko. I jest! I jest, moi drodzy, 1000. Słuchajcie, od razu powiem, mówmy sobie parę spraw. Po pierwsze, chciałbym jakoś tak powiedzieć, że od razu, jeżeli jest coś, może kogoś teraz zawieść czy coś, ale powiem wam, że po tej serii Wiktorii 2 Osmanami najprawdopodobniej skończymy, zatrzymamy Wiktorię 2 na jakiś czas. Tak, tak, 10 prestiżu kolejni. A to luje. Kto to jeszcze był? Jakobini, myślałem, że komuniści. Proszę wszystkich pobić, może zwiększmy wam na razie utrzymanie na armię. Stać nas o to. No Jezus Maria, nie chcę tracić prestiżu. Nie będę tam trzymał żadnych pozycji, nawet nie wiem co za kraj w większości gdzieś tam bijemy. I druga sprawa, no jeżeli mamy teraz sytuację, że no co następne serii? Powiem wam tak, na pewno będzie Hetai Hearts of Iron 4, to jest wiadome. Jeżeli to teraz oglądacie, to prawdopodobnie ten odcinek puszczę 18. Kiksunio, aktualnie nasza seria z Kiksunio, którą nagrywamy, no to niestety ma bardzo... przykrą rzecz. Ma taką bardzo przykrą rzecz, że Kiksunio wyjechał na jakiś czas i nie mogę z nim nagrywać. Więc wracamy po prostu, że coś o 13, coś tam o 18, coś tam o 13, coś tam o 18. Więc najprawdopodobniej będzie dalej Hearts of Iron 4. Nową serię, bo Grecja, jeżeli już to oglądacie o 18, no to po prostu Grecja już wiecie, że się skończyła, albo jak ktoś nie ogląda, to już może zobaczyć po prostu, że tam gdzieś był finał napisany, hashtag finał. Proszę bardzo, już zmniejszymy. Więcej prestiżu, przyda się, jak go tak co chwilę tracimy w ogromnych ilościach. Tylko ta muzyka jest mi tak za cicho. O, już będzie może trochę lepiej. No i przy okazji, jak mamy dalej taką ciężką dla naszego kraju oczywiście sytuację. A, wyjdziecie, okej. Znaczy dla naszego kraju, ogólnie dla kanału taka jest sytuacja jak nie inna. No to będziemy musieli pomyśleć, co byłoby następne. Wiem, że teraz wychodzą jakieś dodatki do Europy i chyba tam coś tam, drama, coś tam, więc na pewno odpada, jeżeli chodzi o kwestię Europy. Bo nawet gdybym chciał to nagrać, pomimo, że to nie umiem nagrywać, bo nie umiem nagrywać Europek. Nie wiem, po prostu jakoś nie umiem. Boże święty, znowu jakieś buntownicy, no to tym razem komuniści, no jak nie jedni, to drudzy. Dobra, wybijcie ich wszystkich. Zamordujcie ich wszystkich, bo to są zwłaszcza komuniści. I to się bije jeszcze mocniej. Okej, kulturka wyszła. Ile macie procent na te plurality i tak dalej? The revolt of map. Sporo. Możecie to zrobić na przykład. Wiadomo, będziemy budzić dzięki temu faszystów i tak dalej, ale może usuniemy sobie paru innych, bo to są komuniści, komuniści, komuniści. Wszędzie ci komuniści nam wybuchają, ale ja się tym nie przejmuję. Najbardziej smuci mnie to, że nasz kraj... jak przy utrzymaniu pełnym wojska i bez takich zerowych podatków dla was, jak wy możecie, jak to, że coś nie jest was zadbane, nic nie płacicie podatków, wszystko co zrobicie jest dla was i tak dalej, a wy nagle wychodzicie z narzekaniem, że no panie, bo my tacy tu głodni chodzimy w ogóle, no, kraj o nas nie dba i tak dalej, jakie smutne wy macie życie, naprawdę. Mówię, najważniejszym będzie teraz, abyśmy mogli... a zostańcie to. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... najważniejszym faktem będzie to, aby po prostu się pobić z tymi wszystkimi tutaj Ruskami albo Brytyjczykami, tylko jakby wypowiedzieć jakąś wojnę, którą my będziemy mogli sobie wciągnąć, będziemy mogli zrobić takiego Great War'a nasza na Francję, ale musielibyśmy zaatakować ją, po prostu wypowiedzieć jej tak wojnę i polecieć. Tylko jak my tutaj jesteśmy z czasem? Do 1909 roku. Tutaj jesteśmy do 1907, tak samo? Nie. Musielibyśmy podzielić im w tym samym dokładnie momencie wojnę. Tak, abyśmy... dobra, już zaczniemy zarabiać coś przy okazji.
Tak, aby jakoś zająć się naszymi przeciwnikami. Znaczy wiecie, chodzi, żeby była ta wielka wojna, bo mechanika wielkiej wojny naprawdę nam da tutaj bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś nie pamięta, o co chodzi z mechaniką wielkiej wojny, wszystko jest o wiele tańsze. Wszystkie punkty, na przykład, nie wiem, zwzięcie terytorium zamiast 11.00 wynosi aż 3,7. I słuchajcie, patrzcie jaka różnica, słyszycie jaka różnica? 11,37. Znaczy 3,7, to jest to jest po prostu cudownie. Dobra, zróbcie to. Ja pierdzielę. Oni naprawdę się nudzą. Będą mi tu wybuchali, o teraz nasza kolej, o teraz my wybuchniemy, o teraz ja wybuchnę. Będziecie tylko wybuchać i wybuchać, wkurzacie mnie tym. Wy jesteście państwem cywilizowanym czy jeszcze nie? Możemy ustawić jest protektorat, ale boję się bombardowania już punktów. My sobie tutaj weźmiemy jakieś, wiecie, zasadzenie protektoratu, jest w ogóle gdzieś ropa czy coś? Nie. Wiem, że tutaj w tym chyba Dubaju znajduje się ropa i to jest niewielka ilość ropy, bo tutaj w sumie też nie ma dużo ludzi, więc kto ma tę ropę wydobywać? No ale tak czy siak, wiemy, że coś tam jest. Dobra, mas policji, okej. Okay. Ja bym chciał zrobić bardzo ten... derwot w masy. Czy możemy to zrobić? Czemu nie możemy zrobić? Nie mam pojęcia. The Great War Experience. No nie wiem, to moglibyśmy zrobić dość późno. Bo tutaj tak 10% plurality nam to kolejne kilka punktów, które na pewno wykorzystalibyśmy mądrze. No zróbcie to. Tak, kolejny raz olimpiada. Tylko jak możemy podjąć wojnę tak, aby jakoś tak zmusić ich do tej wojny? Bo wszystkie te państwa potęgi, to są aktualnie Japonia, USA, to w sumie nie, to jest... Wszystkie potęgi, jakie mamy, to są trzy takie siły. Tutaj nasza i tu ich ta dwójka. Tylko żeby jakoś tak by podjąć te wojny, żeby po prostu te kraje tutaj wyniszczyć. O. Dobra, lepszy system szkolnictwa, to mi też pasuje. Co możemy teraz po nim wysłać punkty? Co wy jeszcze chce, w czym jesteście jeszcze dobrzy? Aleppo chcecie? Rabzbon? Zróbcie w tym Aleppo na przykład. Albo na przykład, może w końcu w tym cholernym małym stajcie, w Trebizbizie, pompujmy tych kapitali, znaczy koty, wszystkich biurokratów, żebyśmy mogli w końcu zrobić z tego normalny state, który będzie żył i się cieszył życiem. Zróbcie to, 4%, Jezus Maria, panowie. 4% to nie jest dużo. Możecie to. Faktory output na przykład, bo później zrobimy sobie tą armię oczywiście, jako tą armię aż do ostrzeliwania naszego przeciwnika i tak dalej. To też będziemy mogli zająć się za chwilkę, ale to za chwilkę. Ile tu jest procent już? 0,43. Może szybciej będą się pompować z powodu tego, że już jakoś inwestujemy w tych ludzików. Tak wiecie, skuteczność administracji jest większa, więc może będą szybciej przechodzili. No może, zobaczymy. Dobra, to się udało. Kulturowe, może jeszcze zróbcie to. Raz jeszcze zróbcie to. Faktory input efficiency. Potem możemy zrobić tu jako przemysł, bo tu mamy 1919 rok. No kurde, bele. Tutaj do 1919 roku naprawdę dużo będzie mijało czasu. Bo tu mamy co? Samoloty. Tu mamy czołgi. Tak, gdybyśmy mogli czołgi produkować, to byłoby świetnie. Czy możemy w ogóle nie produkować samoloty? Nie. Trzecia droga. Faszyści urodzili się w Niemczech jako trzecia droga. Niebezpiecznie. To jest bardzo niebezpiecznie, bo wiecie, faszyści będą wybuchać. Ale w sumie, jeżeli jako znaczy wszystkie te państwa niemieckie, włoskie, francuskie, póki nie ma wojny, to kto ma wybuchać? No nikt nie może wybuchać, bo w sumie jest spoko na tym świecie. Ludzie, płacicie tak niskie podatki, a wy i tak się mocno wkurzacie. O co wam chodzi? Ja was nie czaję. Wy naprawdę macie fajny kraj, z dobrym systemem edukacji. Patrzcie ile ludzi, 0,11, my za chwilę dojdziemy do 100%, że każdy umie czytać, każdy umie pisać i tak dalej, każdy jest super. Jeden procent na to, że będziemy mogli korzystać z czołgów. Dobra, próbujmy, a może się uda, a może akurat to będzie to, na czym potrzebowaliśmy. Armię mamy tutaj na niskim utrzymaniu. Tutaj na wydatki defensive spending jest 80%. Moim zdaniem jest to spoko kwota. Na administrację nie ma w sumie co żałować, bo pamiętajcie, administracja to jest odcięcie pieniędzy od administracji, to jest tylko rozwiązanie krótkoterminowe, bo za chwilę stanie się coś naprawdę, stałoby się coś naprawdę bardzo złego i no mielibyśmy kłopoty. Do 1909 jest jeszcze niewiele czasu. Może uda się podjąć jakąś tę wojnę. Bo do kiedy mam te swoje trucy śmieszne? 1909. No nasza armia jest gotowa. Nasza armia jest gotowa, by się bić z przeciwnikami. 220, jak wyglądać? 19:30. W sumie tak się zaraz zastanawiam, że i tak dla nas ta sytuacja będzie bardzo łatwa. Tylko czy będziemy wzywać sobie ze sobą? Oczywiście. Nie, już nie tracimy infami. Znaczy musimy wezwać jakieś wielkie, silne państwo. Może wezwiemy sobie na razie Italię. Ona się powinna chyba zgodzić, tak sądzę. Bo Niemcy się raczej zgodzą. Niemcy są potężne i tak dalej, no to tu nie widzę żadnego problemu. W sumie my też jesteśmy w miarę mocni. Już nie będę regenerował tu jakichś pojedynczych, czy tu jakaś jedna jednostka brakuje, czy coś. Po prostu to nam zajmie cały dzień. Możemy za to zrobić nową armię. Pyk, pyk, może i tak. Pyk.
Już mam po prostu nawyk, że to musi być też 16. Dobra, i się po prostu rozdzielcie, stwórzcie sobie coś nowego. Inflation, no to też będzie całkiem w porządeczku. Tylko... Panowie, wiecie, na czym mi bardziej brakuje? Ja bym chciał zrobić to, a już się zrobiły te masy. Ej, naprawdę 10% plurality dało nam tylko jeden punkt z tego? Myślałem, że dacie coś tam więcej w sumie, tak? Tak myślałem. Oj, przepraszam, odbiło mi się. Ogólnie patrzcie, że bazowa ilość punktów to jest 8,84, ale dostajemy naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi tutaj, wiecie, from improved technology czy plurality. Tak ważne są właśnie te wszystkie technologie, że naprawdę nam rozwija nasze punkty badań naprawdę bardzo szybko. Nie, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Ja wiem, że teraz sobie myślicie, bo się tu nic nie dzieje, bo się nic nie dzieje. Faktycznie, macie rację, ja tu nie neguję tego, ale wkrótce podwyższamy podatki. Wkrótce zaczynamy troszkę iść. Nasz przemysł jest potężny, mamy już 1400 punktów. Patrzcie, że rośnie nam. My mamy szansę przebić USA, czy nie? Mamy szansę przebić USA. No to jest całkiem logiczne, znaczy całkiem logiczne, to jest całkiem możliwe, że ich przebijemy. W ogóle mamy nasi mądrzy pracownicy to już tutaj wprowadzamy. Biurokracje też tutaj wchodzą. Kurde, żeby ten state już się stał naszym state'em. Anarchiczni bombarzy? Serio? Naprawdę nie macie co robić? Może tutaj też jakieś fabryki, może też jakieś forty rozbudujmy. Tutaj na granicy również możemy rozbudować forty i tutaj możemy rozbudować forty i wszędzie możemy rozbudować forty. Forty, gdzie potrzebujecie, forty tu, forty tam. O! Kolejna jakaś ekspedycja na północ. Ja oczywiście będę wspierał te takie ekspedycje, bo czemuż by nie, bo przecież mamy bardzo szczytny cel. Dobra, wojskowe są wszystkie. Oj, mogliśmy sobie rozdać biednej strefie, żeby się mniej wkurzali. Tu jest hiperinflacja, no może na hiperinflację mi jakoś jeszcze nie zależy. Factory Coast, może to. To. To też jest dobre. Oho, i już się pojawiają faszyści. I już tak się pojawiają. Dobra, więcej mamy w jednej strefie, więc ja by jeszcze nie chciałbym popołać tak faszystów, że wiecie, o, faszyści wchodzą, panowie. No wiecie, tak, oczywiście ubrani cali na czarno, bo w sumie faszyści to mają w sumie kolor czarny, jak wiecie, nawiązanie do czarnych koszul najprawdopodobniej i tak dalej. Justification War, mogę. Ale nie chcę was. Chcę Japonię. Place in the Sun. To jest 10 punktów. Tylko już musielibyśmy mieć wojska ustawione przy ich granicy. Musicie być ustawieni w wielu różnych miejscach. Musimy się pobić z naszym przeciwnikiem. Montenegro. Montenegro ma kłopoty. Jakie to masz kłopoty? A jak to ma kłopoty? W czym to ma kłopoty? Czy to nie ma armii? Nie może wyprodukować się coś? W ogóle widzę, że budujecie tory czy coś. Ale nie stać w ogóle na to, bo jesteście biednym małym państwem na przykład. No i tyle. No i jakie jest wasze smutne życie? Cordial, friendly, nie no, tutaj możemy akurat zostawić, ale już musimy płacić wojnę. Już musimy tutaj lecieć jakoś wojną. To musi być wojna o coś, to musi być wojna o upokorzenie. Tylko Niemców jeszcze nie będę wzywał, Niemców będę wzywał na samym końcu. Wezmę na razie same Włochy, to jest dla nas bardzo ważne. Bo ja w sumie nie chcę, żeby nagle się okazało, że wiecie, czy oni tutaj przejmują władzę, oni przejmują tutaj pałeczkę, a my musimy się dostosować. Dobra, może tak? Może trochę też bogatym. Jezus Maria, ale ci bogaci są naprawdę bogaci. Oni są koksami, jeżeli chodzi o bycie bogatym. W ogóle mamy trzecią najpotężniejszą armię świata. Wszyscy nasi takie trio. Mamy takie trio, które jest ogólnie, wiecie, tutaj najpotężniejsze, tutaj najpotężniejsze i my najpotężniejsi. Jesteśmy najsilniejsi. Zgodnie z technologią i tak dalej, i tak dalej. Idą tutaj wojska. Wszyscy już się regenerujecie. Włochy mają problem. Z kim? Czy wy naprawdę... Jezus Maria. Nie. Jak mam wezwać jakiś Great Power, żebym ja był dowódcą tego konfliktu? Czy jest to w ogóle możliwe? Jest to jakoś możliwe na pewno, ale jak my możemy to zrobić? Kurde, te Włochy mi tutaj tak pokrzyżowały te plany. Good call, no, super wezwanie do wojny. They will accept it. Tylko, że oddajcie już to Włosze, Włosi, wy nie macie żadnych szans, wy jesteście beznadziejni! Niemcy się po was przyjechali, po prostu Blitzkrieg. To był taki prawdziwy Blitzkrieg, serio, patrzcie co się dzieje. No i stracili kolejny rejon, ale dalej staliście się Great Powerem. Armii coś tam jeszcze macie. Posiadacie własne jednostki, posiadacie własną armię, my też jesteśmy w miarę potężni. I Declarate War, czy jeszcze nie? War Justification. To jest wojna o coś, co tam chodziło. To jest coś, na czym nam bardziej zależało ostatnimi czasami. Wiecie co? Może już podejdźcie sobie tu. 18 może wesprzeć was. Bo tu widzę, że może być mały problem. Dobra, redukcja prestiżu. I teraz wezwijmy sobie odpowiednie kraje.
Ciebie wezwijmy. Ciebie wezwijmy. To jest w naszej strefie. Portugalia. Ciebie też możemy wezwać. I mamy Great War. Nie, jest już Great War? Tak, to jest pierwszy Great War. Okej. Okay. Gdybyśmy sobie wezwali, bo jeśli jak wezwiemy sobie Niemcy, to one będą, Niemcy będą rządzić po prostu, że wiecie, że Niemcy, Deutsche Tuberales i w ogóle. Dobra, podejść tu. Nie, nie, nie. Musimy jakoś się pozbyć. Musimy jakoś dać rady naszym tutaj przeciwnikom. Może sobie atakujmy tutaj na początku. Te wojska też mogą podejść w sumie. Musimy jakoś okupować. Właśnie, was też mógłbym wezwać do wojny, czy nie? Nie, was nie wezwę. Was nie wezwę. Wiecie, dlaczego ich nie będę wzywał? Bo dzięki temu oni nie będą atakowali mnie z tej strony. O, Jezus Maria. Oni będą przechodzili przez Austro-Węgry do nas. No to zapraszam. Proszę bardzo, zapraszam was przez Austro-Węgry. Mogę was atakować tu? Nie. Ale gdybyście mogli dostać military access. No, they will not accept it. No. No. Taka fajna wojna, wy nas nie przypuszczacie. Bo jak to wygląda? My jesteśmy silniejsi, prawda? No, my jesteśmy silniejsi i to o wiele. Może mają przewagę ludzi, ale mamy przewagę technologiczną. Bo my gazujemy Rusków. A Ruscy nie mogą gazować nas, bo gazu nie znają. I panny rozrabiają, panny szaleją. Jak to, poczekajcie, jak to było? Gimby nie znają, panny podziwiają. Komercyjne. Pyk. To jest teraz ta wojna światowa, to jest wojna światowa. To jest coś, na czym nam bardzo zależało. Czy wy nas co atakujecie? Dobra, atakujecie, ale wy dostaniecie po dupie. O Jezus Maria, o Jezus Maria, o Jezus Maria, o! Ohoho! Ale dostali mocno. Dobra, zajmujcie te rejony w Afryce. Wygrywamy tę wojnę, czy nie? Nie, bo Włosi oczywiście postanowili, że... No panie! No, Tripoli, weźcie sobie Tripoli, jak chcecie. Znaczy, wiecie, chodzi o to, że ja chciałem tylko tę wojnę światową wypowiedzieć. Tak to w sumie mi nie zależy na tym, czy Włosi coś stracą, czy nie. Wiem, że to jest wykorzystanie sojusznika taki level hard, ale czy ja się tym przejmuję? Nie. Dobra, podejdźcie tu, podejdźcie tu, podejdźcie tu. Kolejne odleciało mu podejść tak. Mamy potężniejszy przemysł niż oni. Jesteśmy silniejsi niż oni. Musimy tylko patrzeć, czy przypadkowo nam nikt nie wchodzi do kraju od dupy strony tak zwanej, gdyż mogą siedzieć z tyłu. Dobra, wypłyń tu. Raczej francuskie statki nas nie będą próbowały przechwycić. Wojska z Cypru, szybko, 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 szybko. Dobra, i uciekaj do portów. Znaczy do portów, uciekaj ogólnie do kraju. I jest okej. Okay. Gdzie wy idziecie? Gdybyśmy zrobili sobie tu, gdybyśmy zrobili tak, tak, na przykład wy podeszlibyście tak. Bo nikt nie ma tu mienia buntów. Wszyscy mi, znaczy jeden tylko miał. Podejdź sobie na przykład pod Kijów, na przykład. Work harder. Podejdź pod Kijów, zdobądźmy Kijów. Ktoś tam pewnie narzucają jakieś swoje zdania, swoje racje, ale nas to nie interesuje w zupełności. Podejdź tu, ty też widzę, bijesz buntowników, no to pobij ich tutaj. Ole, patrzcie, patrzcie co my tym Ruskim robimy, my ich po prostu gazujemy. To jest smakowe powietrze znajdujące się na tym obszarze atmosferycznym, naprawdę krzywdzi naszych przeciwników mocno. Nie chcę wzywać nic, bo chyba, że będziemy mogli wziąć coś, na przykład byśmy teraz jej zażądali czegoś. Jak ta wojna idzie po naszej myśli? Czy to jest, nie wiem, czy wy jesteście mądrzy? Ta wojna idzie jak najbardziej po naszej myśli. O, odkryliśmy olej, super, w jakiejś prowincji. Jakoś gchy. Pokażcie mi to. Gadamis? Tu? A, tutaj odkryliście ropę i ta ropa może nam naprawdę coś w serio dać. Ej, bo tutaj mamy teraz problem. Mamy za mało tej armii. Teraz tak sądzę. Chociaż nie mieliśmy tu gdzieś 48, prawda? Serio? Nie mieliśmy tu 48? To byłem przekonany, że mieliśmy. No to robimy szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Byłem przekonany, że coś tu mieliśmy więcej, ale jak widać, człowiek się uczy całe życie. No to wysimy tę armię stąd do odpierania ataków, które nas atakują w stronę Kaukazu na przykład. Możecie tak, wy możecie atakować tu, zajmujemy sobie rejony, wygrywajmy bitwy, bo wygrywanie bitew to na więcej dam da. Zważywszy, że nasz kraj jest wychowany w duchu wojowników, więc my w tych po prostu mamy generałów, którzy potrafią się bić. Oni są prawdziwymi wojownikami, prawdziwi wojownicy karabinów maszynowych i gazów smakowych. Tylko czy ty potrafisz się bić? Nie, ty jesteś defenser, ale nawet jak defenser, nawet defenser potrafi bić się lepiej, bo mamy gaz bojowy. O Jezus Marek, to faszyści? Oj, 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 komuniści. Oni, jak mówiłem kiedyś, oni wiedzą kiedy wybuchnąć. Oni wiedzą kiedy wybuchnąć, bo oczywiście rekrutujemy armię teraz. A jak pójdzie źle, no to wiecie co, dobra, wzywamy Niemcy.
Czy teraz jesteśmy dalej world leaderem wojny? Nie, już straciliśmy to na rzecz oczywiście innych, ale nie chcemy się to bawić, bo boję się, że teraz jak mi te buty wybuchną, to za dużo wojska zajmiemy. Dobra, podejdźcie tu. Ty się nie umiesz walczyć, ty umiesz się bawić w ogóle. Jakiś jesteś dziwny. Weź się, nie wiem, weź zniknij na przykład, bo mnie wkurzasz. Możemy coś wziąć od ruskich? Ad Warhol, dobra. Od ruskich chcielibyśmy pewno kontrolować obszar Krymu. Budjak, Cherson i Kryama. Krym. Cherson. Znaczy Budjana, czy jakoś tak. Potrzebowaliśmy Budjak. Budjak. To jest 8 i 3 i 6. Widzicie, o co mi chodziło? O to. Dobra, zażądajmy sobie tego. Możemy również wezwać Wielką Brytanię, czyli... A nie mogę was wezwać. A no tak, nie mogę was wezwać, bo w sumie jesteście... Bo was nie wzywali ci. Niemcy nas nie wzywają. No okej, okay, no okej, okay, spoko. Nie lubię bić się z ruskimi, bo zawsze mają za dużo tej armii. A ty stój, umiesz się bronić? Umiesz się bronić, to tutaj rozklepiesz. O Jezus Maria. Of course not, nikogo tu nie wkurzamy. Zresztą róbcie sobie kryzysy w trakcie wojny. No, no naprawdę good luck, have fun. Tutaj wybijemy kolejną jakąś śmieszną dywizję, która prawdopodobnie wyparuje z istnienia ludzkiego, istnienia planety. Raz, a na dobrze. Jak wygląda teraz? No i teraz już jak weszły wojska niemieckie i zrobił im prawdziwy Kaiserreich od tej strony, to już się skończyło prawdopodobnie ataki, znaczy marzenia o tym, że ej, w sumie jak oni wezwali sobie tych, nie wezwali sobie innych, to może im coś zrobimy, hyc hyc i tak dalej. Tutaj są jakieś wojska, więc umiesz walczyć? Umiesz walczyć, to to leci. Pokaż im po prostu siłę osmańską. Tutaj też mógłbyś, a ty, bo ty jesteś od obrony, tak? Ty jesteś od obrony, ale w sumie ich jest tak mało. Kolejna prowincja z ropą. Kurde, odkrywamy teraz ropę. Odkrywamy ropę, odkrywamy naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Ad Wargol, nie mogę na razie dać Wargola. Może podejdźcie im tutaj pomóc. Dobra, teraz troszkę się role odwrócą, bo brakowało w sumie tych wojsk do opatrzenia frontu, ale jak wygramy tę bitewkę, wygrać tę bitewkę, prawda? Wygramy tę bitewkę, odbijemy sobie rejony tu. Ta 19 to jest 617, to powinno już podejść i... Dobra, olejcie ich. Tu gdzieś jakiś... A, Francuzów się parę pojawiło. Znaczy, wiecie, my to gramy z łatwością. Już jest 40% dla nas. W sumie widzę, że bardzo dużo chcą ci Niemcy. Ja pierdzielę, co ci Niemcy chcą? Ale ja chcę więcej od was. Halo. To nie tak miało wyglądać ta wojna. Znaczy, powiem wam, że bez Niemiec to jest trudne. No to nie, powiem wam, że niezły kryzys tu jakiś się pojawił, że w sumie... Co wy dostaliście, to? Adolf? Prowincja Adolf? Adolf Hitler na przykład? Jakaś fajna prowincja? O bardzo śmiesznej nazwie? No zniszcz to, jakieś 0000. To akurat może wyparować z powierzchni planety. Tutaj podejdziecie również i my ich zasypiemy ilością i pyk, pyk, pyk. Pamiętajcie, że przewaga liczebnościowa jest naprawdę bardzo na miejscu. Bo jeżeli jest przewaga liczebnościowa, to możemy dodać naprawdę dużo rzeczy. Czemu nie możemy dodać? Przecież ta wojna idzie jak najbardziej po naszej myśli. To, że tracimy sobie tutaj po, nie wiem, jakimś mieście... Jezus Maria, tu jest 417. Podejdźcie sobie tu. Wy możecie podejść tak na przykład. Wybijecie ich? Tu jacyś rebelianci pojawili, pewnie komunistyczni, prawda? O Jezus Maria, ale mi to było. Nic Związek Radziecki tu się buduje. To jest złe. To jest bardzo złe. Ale wy możecie atakować. Tu jesteś od obrony? Nie, ty jesteś od ataku. Uff. Już się bałem, że wysłaliśmy złego typa na front. Bo ten generał od obrony to jest po prostu miernota i penis. Paryż zdobęty? Paryż za chwilę upadnie. To już jest taki prawdziwy wygląd tej pierwszej wojny światowej. Kurde, przecież ta wojna idzie jak najbardziej po naszej myśli. Oni chcą wymyślić, że ta wojna nie idzie po naszej myśli. No to jak ma iść po naszej myśli? Co my Moskwę już powinniśmy oblegać? Już sama jest prawie, była nawet zdobyta prawie. Gdzie jest Moskwa? Nie, oni mają Petersburg jeszcze, tak. Zobądź Petersburg, pokażmy im, że ta wojna idzie po naszej myśli jak najbardziej. Bo jestem zły, że ktoś mógł tak pomyśleć. Tylko nasz przemysł na tym cierpi, widzicie? Kto mógłby pomyśleć, że wojna zniszczy nasz trochę przemysł? A wiadomo, z innych przemysł zniszczy jeszcze bardziej, no ale tak czy siak. Pyk. Czekajcie, stójcie tu. I zajmij się tymi. Mamy tu generał ataku? Nie, defense. A co atak? A chcę atak. Atak, atak, atak. Naprawdę. Wszyscy defensi. O jest. Musicie atakować. Ja nie mogę mieć generała, który potrafi się tylko bronić. Jasne, wiadomo, takie te osoby też są potrzebne, które potrafią wiedzieć, kiedy się obronić, kiedy zaatakować i tak dalej, no ale...
No i tak bardziej by się ucieszył z osoby, która wie jak przyłożyć mocno, wie jak przyłożyć, wie jak, żeby zabolało, uderzyć tak, aby zabolało. Fajnie byłoby zdobyć nasze teryjony. O, możemy dać Urgola. Od ruskich też. Teraz bym chciał zdobyć, wiecie, jak chciałem na ten rejon, wiecie, Cherson tu. To jest kolejne 5 punktów, ale potem zdobywamy Krymeę i zamykamy sobie taki obwód, którym my możemy sobie tutaj nazwać takim, wiecie, naszym własnym basenem. Nie, że będziemy musieli bać się, że Rusy tutaj coś robią. Nie, to jest tylko nasz własny basen, Lumańsk. I ten jakiś Extodor i Georgia. No to jest niewiele. Ale podeszliśmy pod ten? My podeszliśmy pod Moskwę, czy jeszcze nie? Znaczy Petersburg. Tak, zdobyliśmy Petersburg, znaczy pomogliśmy zdobyć. Boże, jak Niemcy aktywowali teraz tę ogromną ilość armii, to faktycznie robi to wrażenie. Oni mają aktualnie, wiecie ile? Niemcy mają 735 dywizji. 735! O, koniec. O, i dostaliśmy już okazję, co chcieliśmy. Tylko za mało tego było. Ale od czego ma się następne wojny światowe, prawda? Dobra, wycofajcie się, idźcie się tu schować. Idźcie się tu schować. Moglibyśmy teraz pomyśleć, bo Austro-Węgry nie ma jak rozbijać. To jest akurat smutne, że nie mamy jak szans, jak pobić Austro-Węgier, bo one są w strefie niemieckiej i to dobrze wiemy. Tu nie udało się nam odbić żadnych kolonii. Pomimo, że próbowaliśmy i próbowaliśmy, to powinniśmy zdobyć. W sumie zapomniałem o tej rejonie, gdzie jest guma. Economic Responsibility, to może nie. Navy, kulturkowe, przemysłowe, to się też nie da. Zróbcie może, że to. Moim zdaniem to może wyjść akurat na dobre. Bo przemysł, pieniążki nam rosną, wszystko nam rośnie. Zróbcie to tak. Zmniejszmy utrzymanie armii do tego stopnia i zmniejszmy po prostu podatki. No najbardziej teraz będą żyły Niemcy. Uwierzcie mi, teraz najbardziej to przeż... czy Niemcy coś ukradły? Zdawało mi się, że Niemcy coś ukradły z tych rejonów. Bo one zrobiły tylko Ketsa. Jeszcze możemy zdobyć Krym. Jeszcze Krym może być nasz. Tylko nie, szczerze olewam. Ja nie chcę bić się z ruskimi. Wiecie, jak to będzie wojna z ruskimi teraz wyglądała. Bo może, no moglibyśmy się z nimi pobić, ale to jest kolejne ruszanie z tymi wojskami, aż po samą ich stolicę. Bo przecież ruskie się nie poddadzą, jak nie stara są stolicy. A nagle się okazuje, że ej, tak wiecie, już macie jej podkazać traktat pokojowy. Tam jest napisane, zdobyliśmy wam stolicę, proszę się podać. A tu taki Rusek mówi, tak z wódeczką w ręku. Panie, Zawarysiu, gdzie tam stolica Petersburgu? My mamy za Uralem stolicę, bo jak żeby inaczej mogło nie być. I tak to działa, że każdej grze po prostu Rosja musi się bronić aż po sam Ural. Full fallback, wycofajmy się. Francja ogołocona, wyniszczona przemysłowo, militarnie, stała się piątym najważniejszym krajem świata. Gdy my już najprawdopodobniej nie dogonimy tych USA. Nie wiem, jak możemy dogonić te USA. Wkrótce stracimy nawet miejsce nasz prestiżu. Czy na czym wyzyskujecie? Na Soldier i Army. No, wolna prasa. Ja nie daję wyborów. W naszym kraju nie ma wyborów. To jedyny wybór, jaki możecie zrobić w życiu, na przykład kim chcecie zostać pilotem, czy nie wiem, kierowcą ciężarówki. Na przykład będziecie rozwodzić świeże bułki, jajka, mleko, chleb i tb. Pyk, możecie się tu gdzieś ustawić, ale wiecie co moi drodzy, ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski. A to było Victoria 2 Hearts of Darkness. Trzymajcie się ciepło, cześć!